Witam Was na kolejnym Overwatchu. Słuchajcie, trafił mi się pan ze skinami. Widziałem na rozrzewce, że ma. Normalnie strzelał, nawet nie w głowę, tylko w korpus gdzieś. Słuchajcie, ma nawet igielka. Ma nawet akacza. Akacza neonowa rewolucja. No to mi się nie podobało, że on tak spojrzał na górę, na tego gościa. I to tak dość wcześnie. No ale zobaczmy, co tu się dalej będzie działo. 4 na jednego, więc raczej już runda na konto terrorystów. Tu jakieś plecy. O, o, o. No, słuchajcie, to jest gościa ze skinami, który ma WH. No kurczę, tutaj ewidentnie. Ja już widziałem, jak on wskoczył na shorta. Zobaczcie, co on kupił właśnie. On wskoczył na shorta i ja już widziałem, jak poszedł do lewej strony i ja już wiedziałem, że on go widzi przez ścianę, nie? A potem dokończenie. Zobaczcie, zobaczcie, co on robi. Gościa ze skinami. I to takimi. Przecież ja bym chciał mieć takiego kałacha. Ja nie mam takiego kałacha, no. A gościa z takim kałachem sobie oszukuje, nie? I ja... Może ten kałach nie jest jakiś, wiecie, piękny i tak dalej. No ale jest dość drogawy, nie? Zobaczmy sobie do końca to demko. Zobaczmy, co on w ogóle tu pokaże. Czy jeszcze jakiś aimbotik tutaj będzie. No takie to takie już będą typowo zagrania, no. Żeby go tam obić, nie? Raczej to demko już będzie wyglądać do końca. Tutaj na swoich już się szykował. No. No proszę bardzo, spoko, jak wyskoczył naszego pana podejrzanego z tym headshotem. Bardzo dużo przerw tutaj mamy. Co tu się dzieje w ogóle? Nikt nie wyszedł. Cały czas piątka gra. No, kapilara już tam w okolicy 10 chyba też, nie? Także to już spoko. To już nie AK, za stówę. No i zatrzymanie. Tak, obicie łatwiej będzie gościa zabić, nie? Mimo, że ma AWP i raz by trafił i tak mu zabierze dużo HP, wystarczającą ilość. Okej, okej. No niestety, nie wystarczą. Tutaj się chwali skinami, nie? Zobacz mojego akacza. Ale jest różnica, słuchajcie, w porównaniu z ostatnimi demkami, na jakie trafią. Jest taka różnica w tym demku, od razu to widać. No zajęte już, sajpa. Nie grają CT-ki, nie? Mają pełne prawo już nie grać z takim panem odpalonym. Aczkolwiek ktoś podniesie po nim, kurczę, kałacha i sobie pomyśli, niemożliwe. No, on jest, musi być taki dobry po prostu, a nie oszukuje. Tu już coś ustawił. Nie podobał mu się ten frak na CT, za późno go zdobył. Trzeba przestawić cheaty. Trzeba skonfigurować te taksy. Zajęcie minę, wejście shortem na jednego gościa, na czwóreczkę, czwóreczka na szocie. Już przeszedł na samochód. Ładnie Cetek się pojawił w tym anderze i uciekł. No już wraca niestety. Ale tutaj zatrzymał trochę terrorystów, zatrzymał to wejście. Teraz no ale bez szans, no, jak mamy kogoś takiego, jak nasz pan podejrzany, to bez szans. Ojojoj. Pan podejrzany też pakę zbiera. Widać, że w teamie jest najlepszy. I rzucają mu pakę, nie? Przyblokował tutaj terrorysta swojego kolegę. Najdzik wszedł dość mocno.
tego świata. Aha, strzelił jednego i przeładował, nie? Tego bloka. A zaraz brak padnie. Chciałbym zobaczyć, jak ten pan gra bez haksów, nie? I bez wyszanów. Słuchajcie, on by tutaj 5 fragów nie zdobył, nie? No i tak, tutaj już nie sprawdzał w ogóle niczego. Nie, nie sprawdził nawet jednego miejsca na tym sajcie. No B. Tu jest tyle miejsc, gdzie może strzelić setek. A on tu wchodzi jak do siebie. Jego frag. Cięcią mu tego fraga już nie zabrał. Wszystko, no wszystko. Wucha jest, a strzela jak bot, nie? Jak mu podskoczyliśmy, czy nie? Pod celownik. No, przecież na pewno widział go. Dobra, słuchajcie, oczywiste. Oczywiste. Mamy haksa z bardzo fajnymi skinami, nie? Celowania niewystarczające. Pola widzenia oczywiste. Niewystarczające, niewystarczające. Oczywiste pola widzenia. Przesyłamy werdykt. Przenosimy się na mapę Inferno, drugie demko. Słuchajcie, przed tym demkiem dostałem powiadomienie, że mój osąd był prawidłowy. Ktoś został ukarany za jakieś wspomagacze w CS-ku. Zobaczmy teraz na Inferno. Chciałbym ze względu na tą mapę chciałbym obejrzeć czyste demko. Pierwsze strzały na bananie mamy bardzo obiecujące. Dobrze to na razie wygląda. Teraz tak szybciutko, nie? Kurczę. Tutaj dwóch widział. On będzie zapisywał? Nie. Pistoletówka musi walczyć. No i to ja śledził go tym co. Ojajaj. Tu go słyszał. Aj, boję się o to drugie demko, no. Że też będzie ktoś odpalony, niestety. Ale zobaczmy, gościa się nie kręci. Zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądać. Nadaście. Pan z ładnym otaczem, ewidentnie. Wucha. Tutaj pan podejrzany już go widział. Do tego się nie przyczepię. Lecimy dalej. Kurczę, no i wucha mamy, nie? Niestety kolego. Chyba nam tutaj oszukujesz. I skinów nie ma, nie? Nie ma już Akacza Neonowa Rewolucja. Ale zobaczmy sobie, może coś fajnego wydarzy się w tym demku. Może nasz pan podejrzany czegoś nauczy? Może zna jakiegoś smoka, palaka? Chyba nawet bardzo mapy nie zna, nie? No ja wiedziałem, że się kryje w tej wnęce, a on myślał, że może być tuż tutaj. No kurczę, słuchajcie, no. Słuchajcie, nie ma chyba co przedłużać. Ale słuchajcie, nie zostawimy tego odcinka w ten sposób. Ja panu reportuję. Wysyłamy werdykt. Oczywiście wiadomo jaki, zaznaczamy WH. I obejrzymy sobie jeszcze jedno demko. Czyli tak, celowania nie było, pola widzenia oczywiste. Niewystarczające. Przesyłam werdykt i szukamy następnego demka. Słuchajcie, a zacznę nagrywanie od tego momentu. Zobaczcie, długo nie pokazywało mi się nowe demko. Wyłączyłem CSK, włączyłem. Mamy kolejną nagrodę, kolejne punkty za słuszny osąd. Oczywiście potwierdzamy. Pobieramy kolejne demko. Korzystając z okazji, przypomnę wam o giveaway'u na Akacza. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji. 1000 subów wbijamy. Losujemy Akacza, tak jak losuje każdy
wygrany skin przez was. Przypominam również, że to też jest dla was. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić prywatnego premiera. Zagramy sobie 5 na 5 widzów. Najlepszy na serwerze, osoba z największą ilością fragów, zdobywa USP Kora Woskowa. A my przechodzimy do następnego demka. Potrzebna mi konsola. Miraż, pan podejrzany się nie rusza. Poprzednie demko. O kurczę, czekajcie, bo aż za nie mówiłem. Czy on sobie kupił właśnie digielka, łańcuch znaków? Chciałem mówić, że w poprzednim demku niestety mieliśmy na Inferno pana zbucha i on... Słuchajcie, on ma kosy. Ale ten pierwszy przecież frag z digla, to on na niego czekał, jakby miał on wucha. I on ma kosy. Shadow Daggersy. Ja wiem, że te Shadow Daggersy. I tu jest wucha. Tu jest wallhack. O kurczę. No powiem wam, że jestem w ciężkim szoku. Kurczę, czy to się kameruje? To się kameruje. Wszystko jest ok. Słuchajcie, ale znaleźliśmy pana. No zobaczmy, co on ma tu jeszcze do pokazania. Ale tu jest, słuchajcie, wallhack. Nie ruszał się troszeczkę na respie. To jeszcze nic, nie? Ale słuchajcie, tam na Tetrisie, jak czekał sobie na tego fraga. Aimbota nie ma. Aimbota nie ma, ale wallhack. Zobaczmy na to zachowanie. No przecież to jest wallhaczek. Takie sprawy są szybkie, nie? I tutaj oczywiście schowanie przed nim. Słuchajcie, tak samo się chowa jak poprzednie demko, nie? No piękne masz te koski. No nie mówię nie. Piękne są. To jest chyba night, nie? Bo takie ciemne. Jak nie, to mnie poprawcie. I on ma digielek łańcuch znaków. No przecież ten digiel, nie wiem ile on teraz kosztuje. 1000 zł? 1000 będzie emeczka kosztować. Digielek trochę mniej. I nie rusza się. Zobaczcie, zobaczcie. No nie mam pytań. Nie mam pytań. Aż obejrzę sobie do końca, zobaczmy jakie on... Nie, niestety nie zobaczymy jakiego ma kałaczka na przykład. Dzisiaj fajne skiny na Overwatchu, co? Jakaś neonowa rewolucja. Tutaj digielek piękny. Koski jeszcze ładniejsze. Kurczę, nie jeden czysty gracz chciałby mieć taką koskę, nie? A tu ktoś ma. I nie poszanuję. No rządzi na serwerze, nie? Kurczę, tak teammate'i popatrzą na jego grę, na jego kosy. I tak mówią, no kurde, gościo szybki, nie? Nie może mieć haksów z taką kosą. Przewiniemy troszeczkę, przewiniemy, ale chętnie zobaczę do końca, co on tam jeszcze ma, co on może sobie kupić. Nie ma skina do AWP, dziwne. Może słuchajcie, on wygrał tą kostkę w jakimś giveaway'u, bo coś, jest to możliwe przecież. No ale digielka raczej... Raczej już nie wygrał, nie widziałem, bo skąd tu jestem na YouTube, nie widziałem, żeby ktoś robił takiego giveaway'a. Ale w ogóle jakim cudem, jak to jest gościa z WH i oni przegrywają 3-4? Bo na to nie zwróciłem uwagę. Czy on się dopiero teraz włączył? Znaczy odkąd widzimy to demko? Mogło tak być, nie? Te pierwsze tam fragi. Pierwsze rundy, gdzie był niewłączony terroryści. Sobie zdobyli, a teraz już im dużo ciężej.
Ty by skoczył jak na bany chłopie, nie? Jego ten digielek. To jest chyba nowa sztuka digielek. No i... Słuchajcie, krótki meczek. Zobaczymy, jakie ma skiny po terrorystach. Po stronie Tero. No, czy coś kupisz? Kup sobie jakiegoś Kałacha Fire Serpenta. Co tam? Oczywiście na to musimy poczekać drugą rundę, no ale... Taki żarcik, nie? To powiem wam, że nawet bym się nie zdziwił bardzo. No. No widzisz, że tam dużo jest tych ceteków na i nie chcę pikować, nie? Tu ich chcę wywołać, no choć nie. Smoczy ogień. Nie, słuchajcie, co gościom ukradł chyba konto. Smoczy ogień tam ok, do stówki, nie, ale, ale to i tak, no to, to jest mokry sen. Mokry sen, słuchajcie, cheaterów, nie? Każdy cheater teraz w CS-ie mu zazdrości. Ja mówiłem po stronie CT, że szkoda, że nie zobaczymy, nie? Jakie ma skiny. A tu fajnie, że krótki meczik zobaczył z jedną i drugą stronę. Liczę jeszcze, że zobaczę kałaszka jego. Teraz zginął. No już niestety, nic nie zobaczymy więcej. Ale słuchajcie, super demko. Fajnie. Celowania niewystarczające. Pola widzenia oczywiste. Niewystarczające, niewystarczające. Przesyłam werdykt. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się demka podobały. Warto było zrobić 3 demka, a nie 2. Hej, trzymajcie się.